Czekaj, bo ci muszę przesunąć mikrofon. Cześć. Dobrze. Cześć, Damian. Damian, niezwykle miło cię widzieć na gali Bestseller Empiku. Jak wspominasz galę w tamtym roku, bo ty miałeś tam funkcję hosta. Tak. Ja miałem tam funkcję hosta. Prowadziłem, byłem jednym z prowadzących transmisji live. W tym roku nie jestem, jest niesamowity Karol i Red Lipstick Monster, a ja jestem w roli gościa, no i wspominam super i myślę, że ta gala też jest super. A co się wydarzyło, że cię ponownie nie zatrudnili? Jak myślisz, dlaczego? Nie, myślę, że forma się zmieniła. Wtedy byliśmy wszyscy reprezentantami TikToka, byliśmy odgórnie od TikToka, teraz transmisja jest o wiele, wiele większa, już bez aplikacji TikTok. A to podchodzi pod taki nagłówek, zwolnili z Empiku. Jezus, no nie. Dobra, idziemy do tematu. No. Ty lubisz robić te clickbaity, ale to tak niezbyt. Dobra, chodźmy do tematu, w którym się spotkaliśmy, bo ty jesteś nominowany jako influencer roku. Jak ty zareagowałeś, jak ta informacja dotarła do twojego domu? Wiesz co, ja się niesamowicie ucieszyłem. Ja o tym wiedziałem już od grudnia, a to zostało ogłoszone tydzień temu. Niesamowicie trzymałem to w sobie i... Byłem niezwykle szczęśliwy, dalej jestem niezwykle szczęśliwy. Wszyscy są niesamowici, niesamowite osoby są nominowane. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Ja jestem przeszczęśliwy. No i jeżeli jeszcze nie oddaliście głosu, no to ten czas już. No dobra, a uważasz, że zasługujesz na ten tytuł? Jesteś influencerem roku? Jak ty w swoich oczach to widzisz? Wiesz co, no w swoich oczach to nie ja powinienem decydować, czy ja zasługuję, tylko to widzowie powinni zadecydować, bo to oni oglądają nas na co dzień i są w stanie zweryfikować, kto robi swoją rolę dobrze, a kto nie. Ja uważam, że robię to, co jest w mojej mocy i to, na ile potrafię, na tyle daję z siebie wszystko. Faktycznie codziennie się staram, codziennie publikuję treści w internecie, takie, pod którymi ja się podpisuję. Jestem ogromnym perfekcjonistą, więc jeżeli coś wychodzi na mój profil, to oglądam to 10 tysięcy razy, czy na pewno tutaj ten wszystko jest okej. Okay. A kto jest takim twoim testerem? Najpierw oglądasz ty i masz jakąś osobę, która też ogląda i ocenia, żeby były dwie oceny, czy raczej tylko twoja ocena się liczy przed dodaniem? Myślę, że Dominika jest taką osobą. Niezmiennie. Bo rok temu też rozmawialiśmy o Dominice na bestsellerach i teraz też Dominika się pojawia. Niezmiennie Dominika jest, wspiera, no jest niesamowitą osobą. Mnie bardzo zastanawia, ile godzin dziennie poświęcasz na tę pracę, bo to jest praca. Wiesz co, to zależy od tego, co danego dnia chcemy nagrać. W dużym skrócie, najwięcej czasu zajmuje pomysł i wymyślenie tego, co dzisiaj chcę nagrać. Następnie nagrywamy. Ostatnio robiłem takie filmy związane ze Zmierzchem, ze Zmierzchem głównie. No to 2 godziny nagrywaliśmy i 2 godziny montowałem ten film, czyli 4 godziny był sam proces tworzenia tego filmu. Czyli długo, czyli pół dnia, to ci zajmie. Tak, pół dnia, ponieważ jeszcze muszę to wymyślić, musimy tam pojechać, musimy to kupić stroje, więc angażujemy się w pełni. Chciałbym, żeby też to, co nagrywam, było bardzo prawdziwe, dlatego też wypożyczamy, kupujemy stroje i dajemy z siebie wszystko. Ile razy w swoim życiu zdarzyło się, że miałeś brak weny albo takie lekkie wypalenie, że już nie miałeś pomysłu na kontynuację? Wypalenia nie miałem, ale faktycznie miałem momenty, w których wstawałem rano i mówiłem, no nie wiem, co dzisiaj zrobić. Ale ja sobie zawsze na to pozwalam. I nie daję sobie takiej chorej presji, żeby codziennie cisnąć, tylko faktycznie, że dzisiaj czuję, że mam gorszy dzień, że dzisiaj nic fajnego nie wymyślę, to nie robię tego na siłę, tylko jem sobie dobre śniadanie, idziemy z Dominiką na spacer i faktycznie albo się coś pojawi, albo nie. Wstawiam codziennie i tak filmiki, więc coś tam mam jeszcze z zapasowego. A ile wyświetleń musi być, żebyś uznał, że spoko? Nie wiem, czy jest taka liczba. Ja nie patrzę na wyświetlenia, ja patrzę na to, czy ja jestem zadowolony i czy moi odbiorcy są zadowoleni. I to jest dla mnie wyznacznik, czy film był fajny, czy nie. Jeżeli ja go obejrzę i powiem, to jest fajny film, który chcę pokazać moim odbiorcom, jeżeli oni powiedzą, że Damian, fajnie, dzisiaj poprawiłeś mi na przykład humor, dzisiaj miałam zły dzień, a faktycznie teraz jest lepiej, no to jest dla mnie już wygrany filmik. A jak się czujesz z tym, że niektórzy biorą twoje pomysły i robią na własną rękę? Czyli tak jakby trochę kradną. Mi się wydaje, że wiele osób
O tym nie wie, ale ja to widzę. Ale nie dlatego, że ja siedzę i jestem na polskim TikToku, tylko dlatego, że ja dostaję wiadomości cały czas od widzów i dostaję screeny na Instagramie często. Ale jak się z tym czuję? No, ja jestem tylko jeden. No, ale masz ochotę czasem napisać i skrytykować, że co ty robisz, dlaczego kradniesz mój pomysł, wymyśl coś swojego? Nie, bo... Nie, ja uważam, że nikt nie ukradł nic bezpośrednio ode mnie, żeby nie było. Nikt ode mnie nie ukradł. Ale często widzę pewne inspiracje w montażu i w różnych takich rzeczach, które... No. Ale nie miałeś ochoty wejść w jakąś taką konfrontację? Nie. Dobra, to ostatnie pytanie, sprowokowałeś mnie. 3 razy powiedziałeś o Dominice. Jak tam wam się układa? Bardzo dobrze, bardzo miło, że znowu o to pytasz. Za każdym razem, jak Damian robi ze mną wywiad, to ten temat numer jeden to jest Dominika, więc układa nam się ekstra. Rozwijamy i naszą relację, i Dominika teraz troszeczkę też gra, więc jest bardzo, bardzo fajnie. No właśnie, bo ty rok temu mówiłeś mi, że ona nie chce wejść przed kamerę. Co się stało, że już chce? No w końcu udało mi się ją namówić. W końcu udało mi się ją przekonać. No i ja jestem mega zadowolony, że powoli pokazuje też Dominika, pokazuje też więcej nasze życie. A podpisałeś z nią umowę? Nie. Bo tak niektórzy podpisują, że swoimi dziewczynami, które promują? No nie.